Urodziłam się z osobliwym darem. Jestem w stanie dostrzec coś, czego wcześniej nie mógł zobaczyć żaden człowiek. Wszystko zaczyna mi się mieszać. Obrazy, dźwięki, zapachy. Nie mogę zapomnieć. Muszę uporządkować wszystko, co się wydarzyło. Pamiętać, kim jestem. Żeby opowiedzieć swoją historię, mogę zacząć w tym miejscu. Jeśli myśleliście, że przed premierą Beyond Dwie Dusze wiedzieliście, o czym będzie ta produkcja, to mogę was zapewnić, że jesteście w wielkim błędzie. Jako kinomaniak czekałem na nową produkcję Quantic Dream od momentu jej zapowiedzenia, śledząc każdy szczegół, każdego newsa i każdy wywiad, a mimo wszystko zostałem zmiażdżony efektem końcowym. David Cage sprytnie ukrył najistotniejsze fragmenty fabuły, które całkowicie zmieniają odbiór gry, chociaż określenie gra jest tutaj stosowane nieco na wyrost. Beyond Dwie Dusze to interaktywny thriller akcji, który pozwala wcielić się w postać Jodie Holmes. Mama mówiła, że masz niewidzialnego przyjaciela. Czy on towarzyszy ci od dawna? Od urodzenia? Czy to jest duch? Albo dusza kogoś, kto już umarł? Jodie stara się panować nad towarzyszem, jednak kiedy sama traci opanowanie, lepiej nie przebywać z nią w jednym pomieszczeniu. Tym razem ci się nie upieczę! Filip, nie! Nasza protagonistka większość swojego czasu spędziła w zamkniętym ośrodku badawczym, zajmującym się zjawiskami paranormalnymi. Można więc śmiało powiedzieć, że nie miała łatwego życia. To niesprawiedliwe! Dlaczego wszyscy mogą iść, tylko nie ja? Przez cały tydzień robiłam tylko to, co mnie prosiłeś i nie mam nawet tu żadnej rozrywki. Powtarzam ci, nie jesteś taka jak wszyscy. Obowiązują nas zasady. A ja nie chciałam być inna. Chcę mieć tylko przyjaciół i żyć tak samo jak inne dziewczyny w moim wieku. Zawsze będziesz inna. Musisz się z tym pogodzić. Jednym z jej doktorów jest Nathan Dawkins, który wraz ze swoim asystentem Colem Freemanem są jej ostatnim ostoją normalności. Uczyła się indywidualnie, naukę przeplatając kolejnymi eksperymentami, a jej kontakty z rówieśnikami ograniczone do niezbędnego minimum. Hej wszyscy, to jest Jodie z sekcji czwartej. Pracuję z moją mamą. Sekcja czwarta? Do spraw paranormalnych? Wow, a co robisz? Zginasz łyżki i gadasz z duchami? Po pewnym czasie do obsady dołącza Ryan Clayton, młody i ambitny agent CIA, który wdraża Jodie w tajniki działania agencji i szkoli ją w zakresie samodzielnego działania na terenie wroga. Oprócz wymienionej trójki, Jodie spotka na swojej drodze szeroki wachlarz bohaterów drugoplanowych, którzy są na tyle wyraziści, że z powodzeniem można by wyciąć ich epizody i sprzedać w Hollywood jako pomysł na całkiem strawny film. Nie jeden raz chciałem się poddać, odpuścić sobie, ale z czasem przywykłem. Dwie dusze zdecydowanie różnią się od poprzednich produkcji Cage'a, nie tylko fabułą, ale i również sterowaniem, które w tej pozycji jest jeszcze bardziej ascetyczne, co w połączeniu ze zwężonym, panoramicznym formatem wyświetlania poszczególnych scen tworzy niezwykły kinowy klimat, którego inne produkcje mogą jej tylko pozazdrościć. Oprócz sterowania Jodie możemy praktycznie dowolnie przełączać się na Aidena i wtedy gra nabiera zupełnie nowego wymiaru, dosłownie i w przenośni. Sterując duszą możemy przewracać przedmioty, otwierać drzwi, przejmować kontrolę nad innymi postaciami lub nawet spowodować ich śmierć. Przechodzenie przez ściany jest ograniczone odległością od Jodie. Jako że obie postacie są ściśle połączone, nie możemy oddalać się zbyt daleko, bo tym samym ranimy naszą towarzyszkę niedoli. Logiczne i akceptowalne. Jeśli mimo wszystko znajdzie się ktoś, kto nie jest zaznajomiony z obsługą DualShocka, to może ściągnąć odpowiednią aplikację na telefon lub tablet i korzystając z uproszczonych gestów czerpać z rozgrywki tyle samo radości, co grający na co dzień wymiatacze. Wspomniałem o tym, jak nasza bohaterka próbuje panować nad Aidenem. Jednak tak naprawdę oba byty, ten fizyczny i ten astralny, żyją w nierozerwalnym pakcie, który nakazuje im dbać o siebie nawzajem. Nasz poltergeist jest w stanie poruszyć niebo i ziemię, byleby tylko uchronić Jodie od złego. Z drugiej strony jest o nią chorobliwie zazdrosny i stara się ją chronić przed każdą nowo poznaną postacią. Grafika to kwestia sporna. Z jednej strony zdaję sobie sprawę z tego, że Beyond to praktycznie jedna wielka cutscenka, a z drugiej jako naczelny grafik horror nie mogłem wyjść z zachwytu, jaki poziom graficzny osiągnięto na ponad 8-letnim sprzęcie. Owszem, Quantic Dream zaprojektowało grę tak, byśmy widzieli to, co zaplanowali twórcy, ale szczątkowy anti-aliasing może denerwować, tak samo jak średniej jakości cienie oraz spadające gdzieniegdzie klatki.
ale gwarantuję wam, że kiedy zobaczycie, jak wyglądają łzy na policzku Jodie, z jaką szczegółowością studio podeszło do kwestii faktury skóry oraz jak prezentują się poszczególne miejscówki, to nieraz złapiecie się na tym, że mimo woli przystaniecie i poświęcicie chwilę na docenienie artystycznego kunsztu poszczególnych lokacji. Muszę podkreślić, że aktorzy biorący udział w sesjach motion capture, a mowa tutaj głównie o Ellen Page i Willemie Dafoe, wznieśli się na absolutne wyżyny swoich możliwości, dostarczając mi powodów do przeżywania całkowicie skrajnych emocji. Niestety nie mogę tego powiedzieć o ich polskich odpowiednikach. Zarówno Małgorzata Socha, jak i Robert Więckiewicz wypaczyli swoje postacie z jakiejkolwiek wiarygodności i po raz pierwszy od naprawdę długiego czasu miałem wrażenie, że głosy postaci nie pasują do sylwetek. Najważniejsze to, żebyś była naturalna. Po prostu nic nie mów i się uśmiechaj. Czy mam być naturalna, czy mam się jednak uśmiechać? Jeśli lubicie paranormalne zjawiska, seriale w stylu z Archiwum X, poprzednie gry studia Quantic Dream, to po przesłuchaniu tej recenzji powinniście już wiedzieć, czy przedstawiona przez Davida Cage'a wizja do was przemawia. Jeśli nie jesteście w stanie zdzierzyć Beyonda, który tak naprawdę nie jest grą, tylko długim, interaktywnym filmem, to nie mam zamiaru nikogo do niej przekonywać. Ja bawiłem się świetnie przez całe 9 godzin głównego wątku fabularnego, ale nie zamierzam przechodzić po raz drugi. Wszystko po to, by nie psuć świetnego wrażenia, jakie wywarł na mnie ten tytuł. Dwie dusze nie jest pozbawiony wad. Głównie jeśli chodzi o warstwę techniczną, ale mimo wszystko uważam, że każdy posiadacz PlayStation 3 powinien choć spróbować zmierzyć się z tym tytułem. Przeglądając wykonane przeze mnie zrzuty ekranu, nie mogę wyjść z podziwu, jak graficznie tu pieszczoną produkcją jest Beyond i autentycznie boję się o to, co David zaprezentuje mym oczom na PlayStation 4. Beyond Dwie Dusze to nie tylko gra, to duchowa przygoda, którą każdy z nas powinien odbyć tylko raz. Przygoda, która jest warta każdej wydanej złotówki. Masz w sobie coś wyjątkowego. Można tak powiedzieć.